Jest z nami policjant z posterunku Paradise, Gerald Fitzgerald, który ostatnio postrzelił niewinnego czarnoskórego. To zabawne. Pan pozwoli, że wyjaśnię. Przypadkowo sam siebie postrzeliłem. Dobrze rozumiem, że pan funkcjonariusz z Paradise mm -hmm. postrzelił Afroamerykanina? W pewnym sensie istotnie, ale to ja jestem tym afroamerykaninem. Aha! Czyli zmienia pan ze zdania? Policja zawsze tak robi. Zaraz chwileczkę, dlaczego mnie pani atakuje? Atakuje jak czarny bandziar, co pana napadł, bo jest gliną. Jeśli o mnie chodzi, jest pan bohaterem. Żaden bohater, tylko rasista! Czyżby właśnie się dowiedziałem, że postrzelony też miał ze sobą broń? Oczywiście, że miał broń! To znaczy ja miałem, ale. To tylko potwierdza, że ofiara strzelaniny, niejaki Giefic, był uzbrojony. Skąd pan wziął to nazwisko? Zmyślił je pan teraz na wizji? Sprawiedliwość dla Giefica! Nie, tylko nie fiuta! Nie, tylko nie fiuta! Mówi, Mówi, tak, się nie nadal, się I... kończymy! Bardzo ładnie, panie Giefic! A mnie się coś wydaje, że wcale niezbyt ładnie. Ej, kurwa! Tak, tak, dorabiam jako greenscreen. Chris Pratt mi się gramolił po w górę i w dół aż dwa dni, jak kręcili Park Jurajski! Czarny ma prawo do życia! Czarny ma prawo do życia! Czarny ma prawo do życia! No więc, Fitzgerald, sytuacja jest taka: jakbym powiedzmy, kazał ci posprzątać u mnie w domu, a ty byś mi zamiast tego naszczał do lodówki! I dlaczego mi dronią psikoś wszystkie marcheweczki?